Jesteśmy na placu budowy domu modelowego w Jankach. Przed ekipą budowlaną, jak co dzień, sporo prac do wykonania. A przed nami kolejna relacja i wiele przydatnych porad oraz nowoczesnych rozwiązań. W dzisiejszym odcinku przestrzeń domu modelowego nabierze swojego ostatecznego kształtu. Zacznijmy od podsumowania. W naszej wideoencyklopedii budowy sporo miejsca poświęciliśmy tematyce stawiania ścian zewnętrznych oraz ścian nośnych wewnątrz budynku. Opowiadaliśmy wówczas o technologii Itong i Silka. Przed nami jeszcze jeden ważny temat – ściany działowe. To one nadają klimat naszym wnętrzom, zapewniają prywatność, a często stanowią także element dekoracji wnętrz. Dobór materiału do ich wykonania podyktowany jest konstrukcją budynku. Zawsze jednak najważniejsze jest, aby ściany działowe nie obciążały zbytnio stropów i konstrukcji budynku. W domu modelowym decydujemy się na bloczki Itong Interio, ponieważ wykonane są z lekkiej odmiany betonu komórkowego. Pozwoli nam to zmniejszyć obciążenie konstrukcji budynku o około 10-15% w stosunku do materiałów zwykle używanych do budowy ścian działowych. Ponadto do wyboru Itong Interio przekonują nas parametry techniczne bloczków, gwarantujące wysoką paroprzepuszczalność i izolacyjność akustyczną ścian. Materiał zastosowany w bloczkach jest odporny na działanie wilgoci i charakteryzuje się najwyższą klasą reakcji na ogień A1. A jak bloczki Itong Interio sprawdzają się podczas stawiania ścian? Nasi murarze docenią zapewne lekkość bloczków, ale nie tylko. Bloczek ma spore wymiary, 60 na 40 cm. Dzięki temu wznoszenie ścian odbywa się znacznie szybciej, ponieważ zmniejsza się zużycie elementów na metr kwadratowy. Proces stawiania ścian w technologii Itong Interio jest prosty i możliwy do wykonania we własnym zakresie. Pierwszy etap to ułożenie izolacji z papy. Teraz kolej na wyznaczenie poziomu układania bloczków. Pierwsza warstwa bloczków układana jest na zwykłej zaprawie. W kolejnych warstwach stosować będziemy cienkowarstwową zaprawę systemową Silka Itong. Zaprawę układamy tylko na poziomej płaszczyźnie bloczków. Dzięki temu zmniejszymy zużycie zaprawy nawet o 40%. Układanie kolejnych warstw rozpoczynamy od przyciętego bloczka. Pamiętajmy o zachowaniu przesunięcia spoiny pionowej. Konstrukcja naszej ściany będzie dzięki temu stabilniejsza. Na każdym etapie stawiania ściany pamiętajmy o starannym poziomowaniu bloczków. Bloczki Itong Interio są łatwe w obróbce. Ich cięcie odbywa się więc łatwo i sprawnie. Daje nam to możliwość nadawania ścianom dowolnych kształtów oraz wysokości. Po przycięciu bloczek szlifujemy i czyścimy, aby zaprawa lepiej związała się z jego powierzchnią. Ściankę działową łączymy ze ścianą zewnętrzną spoiną pionową. Dla wzmocnienia połączenia ścian przy co drugiej warstwie bloczków stosujemy metalowe łączniki. Mocujemy je w dwóch miejscach i nakładamy na nie zaprawę. To, co znacznie przyspiesza i ułatwia pracę naszym murarzom, to system łączenia bloczków na pióro i wpust. Eliminuje to konieczność stosowania zaprawy w spoinach pionowych. Prace są czystsze i dużo szybsze. Zarówno system łączenia na pióro i wpust, jak i duża dokładność wymiarowa bloczków sprawiają, że czas stawiania ścian z bloczków Itong Interio jest 5 razy krótszy niż w przypadku zabudowy suchej. Zobaczmy, co ułatwiło i przyspieszyło nasze prace. Bloczki są lekkie, co ułatwia ich przenoszenie i ustawianie. Wymiary bloczka, blisko 60 na 40 cm, pozwalają na zmniejszenie zużycia elementów na metr kwadratowy. Łączenie pióro wpust nie wymaga stosowania spoin pionowych i znacznie przyspiesza pracę. Bloczki są łatwe w obróbce, co pozwala na szybkie uzyskiwanie skomplikowanych kształtów ścian. Duża dokładność wymiarowa bloczków pozwala na uzyskiwanie dowolnych kształtów i gładkich powierzchni. O cechach i zastosowaniach bloczków Itong Interio możecie przeczytać także na stronie dommodelowy.pl oraz na Facebooku. Jednak najwięcej informacji uzyskacie, odwiedzając dom modelowy w Jankach koło Warszawy.